Witam Państwa serdecznie w sobotni wieczór. Wielu Polaków, duszniczan, kłodzczan siedzi wygodnie w fotelach, zażywa weekendowego spokoju. My jesteśmy gdzie indziej. Jesteśmy na spotkaniu z panem Tadeuszem Płużeńskim. O samym dziennikarzu, historyku, autorze bestsellerów, bo tak trzeba powiedzieć o twórczości pana Tadeusza, za chwileczkę powie więcej główna organizatorka naszego spotkania, pani Elżbieta Cygan. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to, co obejrzeliśmy w krótkim fragmencie filmu Historia Roya, filmu, który zresztą nie może się ciągle ukazać, ciągle nie jest dokończony, bo jakoś tak trudno się naszym narodowym bohaterom przebijać przez pewien niezrozumiały kordon obojętności, kłamstwa, ale my po prostu robimy swoje. Myślę, że odzwierciedleniem tego, co zobaczyliście Państwo w krótkim filmiku, będzie tekst na gorąco dzisiaj znaleziony w internecie. Pomyślałam, że przeczytam nieznanego mi zupełnie autora treść, która mimo upływu 70 lat od tych wydarzeń, które obejrzeliśmy na filmiku, niewiele się zmieniło. A jest to treść następująca. Ten motło jutro będzie wam surowym sędzią, gdy z obolałych kolan pełen gniewu wstanie i wam przedstawi swój długi rachunek krzywdy, panowie od przekrętów, złodzieje i dranie. I zdrajcy dziś przebrani w kostiumy i maski, w demokratycznym garniturze zakłamania, wygrażający do nas ze szklanych ekranów pałką słowa i pięścią z kastetem żądania. To bydło, które gwiżdże na zdrajców ojczyzny, rozliczy was z ludobójstwa, niewoli i krwi. Nie ci, co w telewizji dziś głośno szczekają, będą do wolnej Polski z Polakami szli. To ten motłoch i bydło rzuci wam pytanie o wolną Polskę, zdradę i o zniewolenie. Pytanie ciężkie i twarde, jak uliczny kamień, który w nas się tłucze zranionym sumieniem. Niech nas zdrajca miłości do Polski nie uczy. I ten, który ją kiedyś zostawił w niewoli, który poucza tych, co przy niej wiernie trwali, szydząc głośno, jak bardzo los jej dziś go boli. Naród swoją historię ma wpisaną w blizny, w szmer pacierzy, tradycję i płonące znicze, w rosnące krzyże i w spiżową muzykę dzwonów, kiedy Bóg w płaczu katedr odkrywał oblicze. Tu trzeba było zawsze własnymi rękami w codziennym trudzie bronić wolności popól. Nie okrągłym stołem, kłamstwem oraz zdradą przybijaną śmiertelnie ostrym gwizdem kul. Ale miłością, trudem i upartą wiarą, aby się ciągle podnosić z popiołu i krwi, z powstań, zamachów katowni oraz wojen w długim, krwawym różańcu odliczanych dni. Wolna Polska już gniewnie wśród pomruków w
staje. Motłoch na wagę już kładzie każdy podły czyn. Wiatr historii już wokół rozdmuchuje plewy, by oddzielić ziarna prawdy od konkolu win. Pomyślałam sobie, że ten tekst odda nasze nastroje, powód, dla którego tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że możemy gościć pana Tadeusza Płużeńskiego. Bardzo serdecznie witamy na spotkaniu w Rozgierżoniu. Dzisiaj Kłodzko, cieszymy się bardzo, bo jesteśmy spragnieni prawdy, prawdziwej historii i wspaniałych słów o naszych bohaterach. Pan Tadeusz Płużeński jest synem profesora Tadeusza Płużeńskiego, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika kampanii wrześniowej i bliskiego współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaproszony gość jest pisarzem, publicystą, historykiem, specjalistą od powojennej historii Polski. Publikuje m.in. w Naszej Polsce, tygodniku Solidarność, w sieci, w Gazecie Polskiej. Od lat związany z biuletynem informacyjnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, szef działu w Superekspresie, prezes Fundacji Łączka. Jest autorem wielu książek, w tym Bestie, Mordercy Polaków. To reporterskie śledztwo autora dotyczące stalinowskich funkcjonariuszy, ubeków, sędziów, prokuratorów, wydana w roku 2011. Do tej pory ukazało się już dwa wydania w tej pozycji. Następną książką, tytuł nosi ta książka Oprawcy, Zbrodnie bez kary, wydana w roku 2012 i ostatnią Bestie 2, wydana w roku 2013. Książki Tadeusza Płużeńskiego zawierają osobisty zapis śledztwa prowadzonego przez kilkanaście lat. To historyczny, reporterski akt oskarżenia wobec tytułowych bestii. Tych, którzy dożywają pośród nas spokojnej starości jako szanowani obywatele. Książki przybliżają sylwetki bezpośrednich oprawców oraz ich morderców i zleceniodawców. Poznajemy morderców generała Nila, rotmistrza Pileckiego, Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca i tysiące innych, bardzo wielu zapomnianych bohaterów. Ci, którzy skracali i odbierali im życie, mieli często bardzo długie biografie, sięgające III Rzeczypospolitej. Wszystkie książki warto polecić tym, którzy łatwo dają dziś wiarę, że PRL był państwem polskim, ludowym i demokratycznym i wszystkim tym, którzy uważają, że III RP nie powinno się sądzić o krawców, bowiem to zacni, starsi ludzie, którzy przecież tylko wykonywali rozkazy i w ogóle należy im się wobec nierozliczonej przeszłości zastosować metodę tzw. grubej kreski. Wszakże mamy wszyscy budować zgodę, a nie działać w podmętach szaleństwa. Otóż oświadczamy, że nie zamierzamy się podporządkowywać tym nakazom, a dzięki panu Tadeuszowi Płużeńskiemu, między innymi na tym spotkaniu, poznamy imiona i nazwiska zdrajców Polaków i Polski. Zapraszamy do strefy wolnego słowa z panem Tadeuszem Płużeńskim. Zapraszamy pana. A ja pozwolę sobie jeszcze zaprosić dziewczyny. Wychowanki zetknąć się. Mam na imię Ola, dzień dobry. Mam na imię Natalia. Ole i Natalię. Wychowanki z ośrodka socjoterapeutycznego w Krosnach. Tak, wychowanki ośrodka socjoterapeutycznego w Krosnach, które zaśpiewają piosenkę o bardzo znamiennym tytule Miejcie nadzieję. Pan Tadeusz Płużeński mówi o strasznych rzeczach, ale to nie jest tak, że my się z tym wszystkim jakoś godzimy, że na tym poprzestajemy. Jest piosenka Miejcie nadzieję i ona wyrazi na pewno to wszystko, z czym powinniśmy wyjść z tej sali, mieć nadzieję.
Serce spróchniały, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, bo w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Lecz te, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szalę, która na oślep leci bez oręża. Lecz te, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić, lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do was należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły. Może tak twierdzi, to tak jest. Mamy nadzieję. Oddaję mikrofon naszemu gościowi, panu Tadeuszowi Kurzęskiemu. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Jestem wzruszony tą piosenką i wykonaniem szczególnie tego utworu. To jest też dowód, jak sądzę, na to, że pamięć w młodym pokoleniu nie ginie, że nasi młodzi chcą wracać do tych spraw, wydawałoby się odległych, historycznych. Tak nam ciągle mówią, że to jest zamierzchła przeszłość, patrzmy w przyszłość z kolei, nic z tego, z tej historii naszej nic nie wynika. I te dwie dziewczyny są dowodem tego, że jest całkowicie odwrotnie, że my musimy właśnie patrzeć w przeszłość, my musimy szukać swoich korzeni, swoich tradycji, musimy się do nich odwoływać. Myślę, że naprawdę wielka nadzieja jest w polskiej młodzieży. Jeśli polska młodzież dzisiaj sięga do tego zabijanego przez komunistów ideału żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, to Polska nie zginie. Polska, jak sądzę, ostatecznie się odrodzi. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie. Może w tym roku będą już pierwsze symptomy tej zmiany, w co bardzo wierzę. I Polska ma szansę się odrodzić właśnie na tym misie zamordowanego żołnierza, wyklętego, niezłomnego. To jest idea, która się okazuje atrakcyjna właśnie dla młodych ludzi i w nich największa nasza nadzieja. Drodzy państwo, zaczniemy może od 1 marca 1951 roku. To jest dzień szczególny. Dzień, który dzisiaj został upamiętniony w postaci Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto, warto to zawsze podkreślać, zawdzięczamy przede wszystkim dwóm osobom, niestety osobom, których nie ma już dzisiaj z nami, ale o nich też musimy pamiętać. To jest dwóch profesorów, Lech Kaczyński i Janusz Kurtyka. Dzięki nim
żołnierze niezłomni zostali podniesieni do rangi państwowej, do rangi bohaterów narodowych. Wcześniej wiele to może jest przesada, ale istniały takie grupy, stowarzyszenia, fundacje, które upominały się o naszych żołnierzy niezłomnych. Na przykład Liga Republikańska pod wodzą Mariusza Kamińskiego, późniejszego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale to wszystko było zbyt mało, żeby nasi żołnierze, bo to są nasi polscy żołnierze, żołnierz wyklęty, niezłomny, to jest przede wszystkim polski żołnierz walczący i z niemieckim, a potem z sowieckim okupantem. I o tym trzeba szczególnie pamiętać. Ale oni by nie wrócili dzisiaj, gdyby właśnie nie ci dwaj profesorowie. Lech Kaczyński, Janusz Kurtyka bardzo przeżywali polską historię. Oczywiście prowadzili politykę historyczną. Dzisiaj ta polityka niestety została całkowicie zarzucona. Dzisiaj inne osoby są w Pałacu Prezydenckim, inne osoby są też w Instytucie Pamięci Narodowej i te osoby już nie są tak przychylne naszej historii. Najlepszym dowodem tego jest sytuacja dosyć dramatyczna jednak na warszawskiej Łączce. Gdyby żył Lech Kaczyński, gdyby żył Janusz Kurtyka, sądzę, że nasi bohaterowie, nasi niezłomni, którzy leżą w tych bezimiennych dołach śmierci, byliby już dawno wydobyci. Niestety ich zabrakło. Zabrakło też w Smoleńsku, zostali inni przedstawiciele naszej polskiej elity. Też inne osoby odpowiadające za naszą polską historię i za jej pielęgnowanie. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Dzisiaj jest pan Kunek. Janusz Krupski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Dzisiaj jest pan Ciechanowski. Ci następcy to już nie są osoby tak oddane polskiej historii. Ja też mam nadzieję, bo musimy też pozytywnie patrzeć na naszą przyszłość, że to się też zmieni, że te wybory, które nadchodzą niebawem, one też zadecydują o naszej historii, zadecydują o tym, że wydobędziemy naszych bohaterów z Łączki, że wydobędziemy ich również z innych miejsc kraju, bo proszę pamiętać, że takich łączek w kraju są tysiące. Warszawa jest tym miejscem szczególnym. Tam najpierw na Rakowieckiej mordowano najlepszych naszych dowódców, elitę przedwojenną, inteligencję polską, bo taki rotmistrz Witold Pilecki to był nie tylko żołnierz, wybitny żołnierz, nie tylko wybitny dowódca, ale to był przedstawiciel polskiej niepodległościowej, patriotycznej elity. Generał Fildorf, Łukasz Ciepliński, Zygmunt Szendzielarz, major Dekutowski. Oni zginęli dlatego, że byli Polakami, że byli polską elitą. Krzysztof Szwagrzyk, który poświęcił się odnajdywaniu naszych bohaterów w różnych miejscach, właśnie w takich różnych łączach, powiedział kiedyś tak, że gdyby oni nie zostali brutalnie zamordowani, tworzyliby elitę Polski, odrodzonej Polski po wojnie, po otwarciu Hitlera, po klęsce nazistowskich Niemiec. Ci żołnierze, ci dowódcy byliby w cywilu politykami, posłami, historykami, dziennikarzami, architektami, inżynierami i tak dalej. Niestety przyszła władza ludowa, która do dzisiaj nazywana jest władzą wyzwolicielską. To jest oczywiście jedno z wielu powtarzanych do dzisiaj kłamstw.
to była po prostu brutalna okupacja od samego początku. Dlaczego mówimy o wielu łączkach na terenie Polski? Praktyka zbrodnicza była taka. Niemcy odchodzą, wchodzą Sowieci. I Sowieci urządzają bardzo często w siedzibach Gestapo więzienia i areszty NKWD-owskie. I tam masowo do tych miejsc przewożą wyłapanych w terenie ludzi. Na ogół młodych Polaków, czy młode Polki. Płeć tutaj nie odgrywała żadnej roli. A po co ich zwożono do aresztów i więzień NKWD-owskich? No po to właśnie, żeby ich tam represjonować i mordować. Ale nie dość na tym. Ci ludzie bardzo często tam już zostali na zawsze. Leżą do dziś gdzieś w piwnicach, zakopani. Leżą na terenie dziedzińców więziennych. Bardzo często gdzieś pod płotem byli mordowani, gdzieś pod jakimś drzewem, bardzo często w chlewni, bo takie też zwyczaje panowały. To były zwyczaje sowieckie. No nie liczono się całkowicie też ze szczątkami tych ludzi. Bezczeszczono zwłoki po śmierci. Tego przykładem jest też warszawska łączka. Nie wystarczyło tym ludziom strzelić w tył głowy. Trzeba było ich przewieźć w nieznane miejsce i gdzieś wyrzucić. Zrzucić z takiego wózka więziennego, bardzo często jeszcze łamiąc kości tym zmarłym. Rzucano ich często piętrowo, jeden na drugiego. To jest przykład Zaborczyków. Hieronim Dekutowski Zapora i jego ludzie, Mundek, Ryś, wspaniali polscy żołnierze, żołnierze dwóch okupacji niemieckich, a potem sowieckich. Władza ludowa tak im się odwdzięczyła za ich bohaterską walkę, że strzeliła im w tył głowy, a potem wyrzuciła na śmietnik. Tak, żeby ślad po nich zaginął, tak, aby oni nigdy nie zostali odnalezieni. I tacy ludzie to dzisiaj tysiące ich spoczywają gdzieś bezimiennych dołów. Naszym obowiązkiem, drodzy Państwo, jest wydobycie ich wszystkich z Warszawy, z Wrocławia i innych miast, Gdańska, prawda, ale też mniejszych lokalnych ośrodków. No bo wszędzie tam, gdzie była bezpieka, oni gdzieś właśnie w tych dołach spoczywają. Ale wróćmy do tego 1 marca 1951 roku. Myślę, że ten dzień został wybrany nieprzypadkowo na taką symboliczną datę upamiętniającą naszych wszystkich zamordowanych żołnierzy wyklętych niezłomnych. Tego dnia na Mokotowie ci ubeccy sadyści, niestety w polskich mundurach, przebrani w polskie mundury, co było wyjątkową hańbą, prawda? Oni hańbili polski mundur, prawda? Ci kasi, zresztą też sędziowie, prokuratorzy, oni sądzili, oskarżali, mordowali naszych patriotów, przebrani w polskie mundury, ale to nie byli Polacy. Oni się polskości wyrzekli. Oni Polskę zrazili, idąc na współpracę z sowieckim okupantem, służąc Stalinowi i jego ludziom. Prawdziwymi Polakami, polskimi bohaterami byli ci po drugiej stronie. Ci, którzy ginęli z rąk tych właśnie komunistycznych bestii. I 1 marca 1951 roku wyprowadzono na egzekucję naszych wspaniałych dowódców. To jest czwarty zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Największy kontynuator idei i czynu Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej. Mieliśmy Armię Krajową, największe wojsko podziemne okupowanej Europy.
Po 1944 roku, po 1945 powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. I tak jak było kilku komendantów w czasie okupacji niemieckiej, tak samo było kilku komendantów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość tego powojennego. Cztery zarządy główne. I ten ostatni, właśnie zamordowany 1 marca, dowodził nim pułkownik Łukasz Ciepliński. Też żołnierz dwóch okupacji. Piękna postać. Polski inteligent. Człowiek, który nie tylko był żarliwym polskim patriotą, ale też człowiekiem wielkiej wiary. On przed śmiercią zdążył jeszcze połknąć medali z Matką Boską. Wiedział, że nie będzie miał swojego grobu. Wiedział, że zostanie zrzucony właśnie do jakiegoś bezimiennego dołu. Miał nadzieję, że ten połknięty medalik pomoże odnaleźć go po latach. Pomoże zidentyfikować jego szon. Tak niestety jeszcze się nie stało. Prawdopodobnie Łukasz Ciepliński i jego koledzy, polscy żołnierze, polscy bohaterowie, leżą na warszawskiej łączce pod grobami postawionymi tam później. Te groby dzisiaj zablokowały dostęp do tych dołów śmierci. Plan bardzo perfidny. Plan wymyślony, przypomnę, przez słynnego dosyć człowieka, który też w tej tak zwanej III Rzeczpospolitej był honorowany. Był uważany za człowieka honoru. Już Państwo się domyślają zapewne, o kogo chodzi. To jest Wojciech Jaruzelski. Człowiek winny wielu zbrodni. Człowiek, który swoją karierę, oszałamiającą karierę, zawodową w Wojsku Polskim, a potem na różnych stanowiskach partyjno-państwowych, swoją karierę zaczynał od mordowania żołnierzy niezłomnych. Warto o tym pamiętać. Taka była geneza działalności tego człowieka. Tak samo zresztą jak Czesława Kiszczaka. Był nawet taki moment, że to Kiszczak był ważniejszy od Jaruzelskiego. Kiszczak jako funkcjonariusz zbrodniczej informacji wojskowej, która dzisiaj funkcjonuje pod zmienioną nazwą Pałacu Prezydenckim. Warto też o tym pamiętać, jacy to są ludzie, kogo Polacy wybierają, niektórzy Polacy. No, wybierając Bronisława Komorowskiego, wybieramy też wojskowe służby informacyjne, czyli dawną sowiecką, zbrodniczą instytucję. No, potem było WSW, Wojskowa Służba Wewnętrzna, ostatecznie WSI, Wojskowe Służby Informacyjne. Jeśli taka dygresja, jeśli dzisiaj pan prezydent mówi w dniu 1 marca, że trzeba pamiętać o ofiarach żołnierzy wyklętych, to może mówi właśnie dlatego, bo jest otoczony dawnymi funkcjonariuszami instytucji sowieckich. To nie są potomkowie żołnierzy niezłomnych Pałacu Prezydenckiego. To jest druga strona tej barykady. A dodatkowo prezydent może tak mówić, bo ma też związki rodzinne z tamtymi siłami zła. Jak się dzisiaj wytyka Andrzejowi Dudzie, jego teścia, to może warto przede wszystkim pomyśleć, jakich teściów ma Bronisław Komorowski, bo tutaj jest różnica dosyć znaczna. Jest różnica między kimś, kto był intelektualistą, poetą, a kimś, kto był w bezpiece. No, chyba sami Państwo widzą, że to nie jest to samo. Więc wyciąganie takich rzeczy jest absurdem. To do niczego nie prowadzi. Ale w tej wojnie, która trwa, widać, sięgają po wszystkie możliwe
instrument. Także wracając do Bronisława Komorowskiego, bardzo możliwe, że to nie był wcale językowy lapsus, to stwierdzenie o pamięci dla ofiar żołnierzy wyklętych. Bardzo możliwe, że panu prezydentowi tak w duszy gra do przerwa między wchodzenie na krzesło. To tak właśnie myśli. Drodzy Państwo, wracamy do owego tragicznego dnia. Łukasz Cieplicki i jego koledzy są wyprowadzani na egzekucję. Ubecy prowadzą ich do podziemia 10. pawilonu więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Za nimi idzie kat. Kat, który za chwilę strzeli im w tył głowy. Ten człowiek nazywał się Aleksander Drej. Oprócz tego, że był starszym sierżantem Urzędu Bezpieczeństwa, oprócz tego, że zajmował się tym haniebnym, morderczym procederem, był jeszcze notorycznym alkoholikiem. I proszę sobie wyobrazić dramatyzm tej sceny. Polscy żołnierze, kwiat polskiej elity, Ciepliński i jego koledzy, giną z ręki pijanego sierżanta UB. On ich popycha do przodu, na takie trzy schody. To się wszystko dzieje w mrocznych podziemiach rakowieckich. Idą przez dłuższy czas tym korytarzem, a później jest takie odejście w prawo. To miejsce do dzisiaj istnieje. Mam nadzieję docelowo, że tam powstanie wielkie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Właśnie tam, na Rakowieckiej, bo tam polscy uczniowie, polska młodzież mogą się dowiedzieć, czym był komunizm. Że to nie jest tylko, że to nie są wesołe filmy, Czterej Pancerni i Pies, Kapitan Klos, i te inne kłamstwa, które do dzisiaj oglądamy w telewizji. Nie było tak wesoło. Geneza komunizmu jest na Rakowieckiej. To jest geneza tego systemu. Wymordować jak największą ilość patriotycznie nastawionych Polaków, bo oni przeszkadzali w objęciu władzy przez tych uzurpatorów komunistycznych. Jeszcze jeden moment ważny. Legalność tej władzy. Ta władza była od początku do końca nielegalna. Nikt nigdy komunistów nie wybrał. Miejsce ich powinno być więzienie. Tak jak było kiedyś, tak i później. Tak powinno być też dzisiaj. Niestety my tej sprawiedliwości dziejowej nie możemy się doczekać. Ale ci komuniści, którzy rządzili na nieszczęście nasze Polską po 1944 roku, większość z nich siedziała w przedwojennych więzieniach. Dwa przypadki. Z jednej strony siedzieli za komunizm, czyli za ideologię, głoszenie i realizowanie ideologii zbrodniczej, ideologii antypolskiej. Komunizm miał za zadanie zniszczyć państwowość polską. Takie zadanie miała komunistyczna partia Polski, rozsadzić przedwojenne polskie państwo, zlikwidować. I oni za to słusznie trafiali do sanacyjnych więzień. Ale trafiali do tych więzień też za zwykłe przestępstwa pospolite. Taki Mendel Kosoł na przykład, późniejszy Wacław Komor, generał Ludowego Wojska Polskiego, był przed wojną pospolitym rzeźmieszkiem. Drobnym złodziejem, gwałcicielem i tak dalej. I był recydywistą, jak większość z nich. Oni siedzieli w więzieniach po x razy, nie raz, nie dwa, bardzo często trzy czy cztery razy trafiali do Perezy Kartuski najczęściej.
to było miejsce właściwe dla tych ludzi. Szkoda, że dzisiaj taka bereza kartuska nie działa. Ta bereza kartuska dla komór. No, przydałoby się takie miejsce. Oczywiście już nie konkretnie tam, bo bereza kartuska dzisiaj leży na Białorusi. Prawda? Były klasztor kartuzów po prostu. Prawda? Tam byli przetrzymywani ci wszyscy, którzy nie chcieli Polski wolnej i niepodległej. Dzisiaj taka bereza kartuska w nowych granicach, prawda? Bardzo by się przydała. Tam zapewne powinna trafić na przykład taka pani Joanna Senyszy. Pani Joanna Senyszy, która ma czelność dzisiaj opluwać naszych żołnierzy wyklętych, twierdząc, że to byli bandyci. To, że to byli nasi bohaterowie. Pani Senyszy jest bandytką, skoro ona w ten sposób myśli i mówi. I Fundacja Łączka, którą mam zaszczyt też przed Państwem reprezentować, złożyła w piątek pozew do sądu przeciwko tej paszkwilance. Stwierdziliśmy, że dosyć tego, że nie będzie zgody na dalsze opluwanie naszych bohaterów. To jest opluwanie, szkalowanie narodu polskiego. No? Ale tak pan Senyszyn w berezie oczywiście tej nowej powinno się znaleźć dużo więcej. Prawda? To jest na przykład właściwie cała ta komuna. Prawda? Myślę, że towarzysz Miller powinien tam docelowo się znaleźć, bo on też gardzi polską historią, prawda? On też gardzi naszymi tradycjami, ale jest jeszcze inne wpływowe środowisko, które przed wojną siedziało w Berezie Kartuskiej. To jest środowisko Gazety Wyborczej. I wielu tych ludzi zapewne powinno też trafić do Berezy Kartuskiej, prawda? A szczególnie Adam Michnik, Seweryn Blumstein, Paweł Smoleński, Wojciech Czuchnowski. Nie będę całego składu redakcji tutaj wymieniał, bo nie w tym rzecz. Ale są to osoby, które szkalują polski naród. I naszych bohaterów nazywają tak jak ich przodkowie, bandytami. No, Stefan Michnik po wojnie wydawał wyrok śmierci na naszą polską elitę. Ofiary Stefana Michnika, stalinowskiego sędziego wojskowego, znajdują się na warszawskiej Łączce. To jest jeden z powodów głównych. Nie kwestie finansowe, nie kwestie techniczne, tylko kwestie polityczne, dla których my nie możemy naszych bohaterów z tych dołów śmierci wydobyć. Bo na straży stoją takie rodziny jak rodzina Michnika. Jego brat wydawał wyroki śmierci. Przynajmniej 7 osób leży w tych dołach na Łączce. A dzisiaj Adam Michnik oczywiście będzie bronił brata Stefana. Bronił zresztą w sposób kuriozalny, bo Adam Michnik wtedy, kiedy jeszcze wydawało się, że są jakiekolwiek szanse na ekstradycję Stefana Michnika, żyjącego do dziś ze Szwecji do Polski, po to, żeby go osądzić za ewidentne zbrodnie komunistyczne. Stefan Michnik to jest osoba, która ma krew na rękach, polską krew na rękach. To jest zbrodność. To by nie było żadnych wątpliwości. Mimo, że nie skazany, to chyba się liczy coś innego. Prawda? Skoro nie możemy liczyć na wyroki polskich sądów, to nas nie zwalnia z tego, że my musimy nazywać rzeczy po imieniu. Liczy się czyn, który został popełniony. Tak samo Jaruzelski, mimo że nie został nigdy skazany za zbrodnie komunistyczne, pozostaje komunistycznym zbrodniarzem i tego nic nie zmieni. Tak samo Stefan Michnik. I Adam Michnik bardzo musiał kombinować w momencie, kiedy intelektualnie kombinował. W momencie, kiedy poszedł wniosek ekstradycyjny do Szwecji w sprawie jego brata. I co on zrobił? On oczywiście zbagatelizował całą sprawę.
stwierdził, że Stefan Michnik był po prostu młodym człowiekiem. I on niewiele z tego wszystkiego rozumiał. Czyli młody wiek miał i ma usprawiedliwiać. A taki nieświadomy, nieświadomy równa się niewinny. A dzisiaj kim jest Stefan Michnik zdaniem Adama Michnika? Bo kiedyś był za młody, dzisiaj jest za stary na to, żeby go sądzić, tak? Wyglądają te procesy myślowe, prawda, na czerski. Ale niestety one przekładają się na wyroki polskich sądów. Abolicja dla komunistycznych zbrodniarzy, ich bezkarność została niestety zatwierdzona przy okrągłym stole. Tam przesądzono o tym, co się dzieje też w Polsce w roku 2015. No? Kto nami rządzi, jakich polityków mamy w większości, kto te kluczowe też dziedziny życia publicznego opanował, czyli gospodarkę, pieniądz, w czyich jest ręki. No? Jeżeli spojrzymy na listę na przykład 100 najbogatszych Polaków, to nie są potomkowie żołnierzy niezłomnych. To nie są potomkowie pokolenia Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. To są komuniści, po prostu, którzy rozkradli majątek Polski po wojnie i ten proces dalej trwa. I to jest najważniejszy oręż, który oni mają, za kasę, dzięki temu rządzą. Ale mają jeszcze jeden szalenie ważny oręż. Wpływ na naszą świadomość. Oni mają po prostu aparat propagandowy nazywany mediami. No, całkowicie niesłusznie. To jest propaganda, którą jesteśmy atakowani niemal codziennie. Przecież dlaczego media, tak zwane media w Polsce nie transmitowały momentu, kiedy Bronisław Komorowski stanął przed sądem. W Pałacu Prezydenckim to się odbywało. No, zaproszono tam wszystkie największe stacje telewizyjne, one jednak nie zdecydowały się na transmisję tego, co tam się dzieje. Przez moment Polsat. Zresztą przełączałem na programy. Bardzo ciekawy właśnie, jak to zostanie pokazane. Nie przypuszczałem, że nie zostanie prawie w ogóle pokazane. No, Polsat to transmitował przez 10-15 minut zeznania, które trwały 2 godziny. Tak? I zobaczyliśmy to, co się działo, tylko dzięki dziennikarzowi telewizji Republika, który miał ze sobą telefon komórkowy, bo telewizja Republika nie dostała zgody na transmisję. Tak? No kto o tym wszystkim decyduje? Tak? W czyich rękach są te media? No, to jest świetny dowód. I dlatego Bronisław Komorowski może jeździ w teren i co chwila popełnia jakąś gafę. Bo okazuje się, że jest człowiekiem kompletnie nie tylko nieprzygotowanym do sprawowania najwyższego urzędu w państwie, ale jeszcze nieokrzesany. Brak mu podstawowej ogłady, Kindersztuk. No to są rzeczy, które kompromitują ten urząd i w kraju, i za granicą. No, ja nie będę tu używał innych słów, ale kilka by można było zapewne, żeby opisać pana prezydenta. Z kolei, z drugiej strony, kampanię Andrzeja Dudy, moim zdaniem bardzo dobrego kandydata, młodego, rzutkiego, energicznego, inteligentnego, który ma pomysły, no nie jest pokazywany. Tak? Wyciąga się też jakieś, prawda, wątpliwe istoty. Takie są właśnie media stworzone przy okrągłym stole. Tak? I dlatego my mamy takie problemy, no, ponieważ właśnie druga strona opanowała te dwa najważniejsze strategiczne punkty. Gospodarkę i media. Drodzy Państwo, przepraszam? Grubo krego. No to jest właśnie, brzydko mówiąc, po głosie, odwołując się do filmu
antypolskiego. To jest pokłosie okrągłego stołu. Wracamy do historii z roku 1951. W odstępach kilku minut mordowani są nasi bohaterowie. Ten kat pijany strzela najpierw Cieplińskiemu w głowę, później pozostałym. Dzisiaj ich odnajdywane szczątki oczywiście noszą znamiona tej zbrodni. Mają przestrzelone czaszki. Przez dłuższy czas zastanawialiśmy się wszyscy, dlaczego wlot kuli jest wyżej, a wylot jest niżej. Ta historia dzisiaj została rozwikłana. Ten kat stał wyżej. Ciepliński i inni, wszyscy ci skazańcy byli popychani na te schodki. Trzy schodki. Wystarczyło, że był na pierwszym. I już był niżej w porównaniu z tym, który nagle z zaskoczenia strzelał w głowę. No? Stąd właśnie te czaszki wyglądają w ten właśnie sposób. No i co się działo później? Potem trzeba było zatrzeć ślady zbrodni. Więźniowie, którzy przeżyli albo żyli jeszcze w momencie tych egzekucji, większość została zamordowana później. Pamiętała stukot końskich kopyt. To było na ogół po zapadnięciu zmroku. Godzina 21, 22. Wtedy ten stukot końskich kopyt oznaczał, że właśnie wywożeni są zamordowani koledzy. I ten wózek z konikiem jechał sobie gdzieś w nieznane. Dopiero od kilku lat wiemy na pewno, a dzisiaj badania to potwierdzają i ekshumacje, że tym miejscem była warszawska Łączka. Łączka, czyli dawna Łąka, pole więzienne. Wówczas w latach 40. poza terenem cmentarza wojskowego na Powązku. Grabarze kopali doły i w nocy ten konik zawoził tam zamordowanych. Oni byli właśnie zrzucani z dosyć dużej wysokości do tych dołów. Teren potem niwelowano. W latach 70. nawieziono tam dodatkowo około metrową warstwę ziemi. Potem zrobili tam śmietnik, no bo przecież to są to żadni bohaterowie. To byli ludzie, których trzeba było wyeliminować, więc ich miejsce było na śmietniku. W latach późniejszych ten teren włączono do rozrastającego się cmentarza powązkowskiego. I wtedy w to wszystko wszedł Wojciech Jaruzelski i Florian Siwicki, ówczesny minister obrony narodowej. I ci panowie dwaj, ci dwaj komuniści, zasłużeni już wcześniej w walce z bandami, zasłużeni w utrwalaniu tej nielegalnej, uzurpatorskiej władzy, pomyśleli sobie zapewne tak, że ktoś kiedyś tych bandytów będzie szukał. Więc my zrobimy wszystko, żeby całkowicie ten plan zniszczyć, żeby uniemożliwić. I rzeczywiście, z ich punktu widzenia genialna decyzja. Postawić na tych dołach śmierci grobu. No i dzisiaj mamy właśnie konsekwencje tych decyzji. Jaruzelski rzecz jasna nigdy za to nie odpowiedział, tak jak za całą swoją zbrodniczą działalność. Siwicki tak samo. No jeszcze żyje Kiszczak z tych najważniejszych, ale Kiszczak zapewne podzieli los kolegów i też zostanie pochowany z honorami na Powązkach Wojskowych w Warszawie. I taka właśnie jest dzisiejsza Polska. Taka jest ta trzecia Rzeczpospolita, że morderców chowa się z honorami. To przewidział niestety w piosence Wróżba z tego samego 1982 roku, wtedy, kiedy Jaruzelski postanowił o zabudowie tych dołów śmierci.
Jacek Kaczmarski wtedy napisał taką piosenkę. I słowa, fragment brzmiał: morderców będą chować z honorami. To się niestety sprawdziło. I dzisiaj pan Komorowski kontynuuje tę zbrodniczą tradycję. No? Pozwala na to, żeby bohaterowie leżeli do śmierci i sam chowa zbrodniarzy z honorami. Pogratulować, prawda? Mamy wspaniałe władze nawiązujące wprost do czasów komunizmu. Prawda? Przedłużenie tego, co było w PRL. I my się właściwie nie powinniśmy dziwić, że Komorowski pochował Jaruzelskiego z honorami, bo przecież ten Jaruzelski był jego doradcą, prawda? Wprowadził go na salony, wprowadził go do Pałacu Prezydenckiego. Był ekspertem od spraw zagranicznych, od spraw wschodnich. Więc właściwie konsekwencja, prawda, tego wszystkiego. Pan Bronisław Komorowski nie poprzestaje na oddawaniu honorów zmarłym towarzyszom. On cały czas aktywnie spotyka się z tak zwanym klubem generałów. To są komunistyczni generałowie, w dużej mierze twórcy stanu wojennego. I spotyka się w Pałacu Prezydenckim, doprasza jeszcze Tomasza Siemoniaka, ministra obrony. Siemoniak zresztą też zapisał piękną kartę. Jego ministerstwo pochowało z honorami innego zbrodniarza, tego, że w Koszalinie. Tego, który żądał kary śmierci dla Danki Sieci Główny i pułkownik Wacław Krzyżanowski. No, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, wydawałoby się wolnego, niepodległego państwa polskiego, oddał honory zbrodniarzowi. No, ja się domagałem głowy Siemoniaka, oczywiście na nic z tego nie wyszło, on stwierdził, że jest niewinny, odwołał dwóch panów z garnizonu Koszala, którzy mieli zdecydować o tym, ale później jak przeczytałem w tygodniku do rzeczy, ci panowie wojskowi zostali przywróceni do służb, ale jedno służyli niepodległej Rzeczpospolitej. I taki jest Tomasz Siemoniak. No, mieliśmy jeszcze w tej plejadzie, prawda, różnych ciekawych osobistości Platformy Obywatelskiej takiego pana, który się nazywał Bogdan Zdrojewski. Prawda? Bogdan Zdrojewski, minister kultury, który to z kolei upodobał sobie innego komunistycznego zbrodniarza, Zygmunta Baumana. I spotyka go, prawda, co jakiś czas zaprasza do Polski, wręcza różne odznaczenia. A Zygmunt Bauman to jest bardzo podobna kariera do Wojciecha Jaruzelskiego, bo ten członek, funkcjonariusz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli kolejnej zbrodniczej sowieckiej instytucji, kolejnej instytucji, która była stworzona po to, aby represjonować i mordować Polaków, dostał za tą działalność Krzyż Waleczny. I miejsce Zygmunta Baumana powinno być dzisiaj w takiej nowej berezie kartuskiej. Niestety jest też ten człowiek, ten zbrodniarz, zapraszany na salon. Jaruzelski też dostał Krzyż Waleczny za walkę z bandami reakcyjnego podziemia. Tylko potem ich kariera potoczyła się troszkę inaczej. Jaruzelski został rzucony na front, prawda, wojskowy, natomiast Bauman na grunt socjologiczny, naukowy. No, został socjologiem, filozofem idei. To są tego typu kariery. Większość tych karier, dla późniejszych również naukowców, miała swoją genezę w aparacie politycznym, czy to Ludowego Wojska Polskiego, czy Informacji Wojskowej, czy w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ten sam Bogdan Zdrojewski, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, zachował się konsekwentnie.
ponieważ odmówił pieniędzy dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Nie na Rakowieckim, ale w Ostrołęce powstaje takie muzeum i powstaje dzięki determinacji miejscowych społeczników, którzy startują z tym muzeum bez środków finansowych. Liczą na to, że ta idea przyciągnie sponsorów. Jakoś trzeba sobie radzić. No, oni postawili sobie taki cel, że wybudujemy muzeum naszych polskich żołnierzy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pomoc państwa niestety w tej chwili liczyć nie mogą. Ale powtarzam, taki główny, centralny obiekt powinien być na Rakowieckim. Ale w innych miejscach, miastach polskich, no, powinny być filie dla tego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Ale w tej chwili buduje się inne muzea. Prawda? Powstało Muzeum Historii Żydów Polskich, jako podobno sprawa niecierpiąca zwłoki, sprawa priorytetowa. A niestety nie mogę pójść do tego muzeum, ponieważ publicznie obiecałem, złożyłem taką deklarację, że nie pójdę do Muzeum Historii Żydów Polskich, dopóki nie powstanie Muzeum Historii Polski. A więc czuję się zobowiązany, prawda, tą deklaracją. Poczekam jeszcze chwilę. Prawda? Mam nadzieję, że to Muzeum Historii Polski, które wydaje się, że powinno powstać wcześniej. Muzeum Historii Żydów, że wreszcie kiedyś też może zmiana władzy oczekiwana w tym pomoże. Takie muzeum też w końcu powstanie. Drodzy Państwo, tak egzekucji na Mokotowie dzisiaj, rzecz jasna, pozostających poza zainteresowaniem głównych mediów, głównych telewizji, oczywiście organu Adama Michnika, no bo trzeba właśnie bronić rodziny i kolegów. No. Takich egzekucji było około 300 osób, znalazło się następnie na łączce, ale wcześniej było jeszcze około 2000. Co się z nimi stało? No, w latach 44-48. Ich szczątki zostały też wywiezione takim konikiem, takim wózkiem konnym, tylko na Służew. I oni tam do dziś leżą. Około 2000 polskich żołnierzy. A znowu porównam tę sytuację. Jaruzelski na górze, prawda? Pogrzeb państwowy, Siwicki, inni, prawda, komunistyczni generałowie tak samo, a nasi bohaterowie pod ziemi. No, taki jest duch ziemi komunistycznej. Taka jest logika dzisiejszej władzy. To jest ta właśnie kontynuacja obecnego państwa polskiego z tym, co było nazywane Polską Rzeczpospolitą Ludową. Też nie ma pomysłu na to, co z tymi ludźmi zrobić, jak ich wydobyć, bo na Służewie też powstał cmentarz, prawda? Te doły śmierci zostały zabudowane. Istniało pytanie, gdzie znajduje się rotmistrz Witold Pilecki, jego szczątki, bo mógł być albo na Służewie, albo na Łączce. To jest ten moment przełomowy. Wiosna 1948 roku. Ale o tym, że Pilecki jest jednak na Łączce, przesądził fakt odnalezienia właśnie tam, na powązkach wojskowych, Stanisława Kaszlicy, ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych. On został zamordowany 2 tygodnie wcześniej, więc może nie wszystko, ale wiele wskazuje na tym, że właśnie w maju 1948 roku jeszcze przewozili naszych bohaterów, już nie na Służew, tylko już na Łączkę. To były te pierwsze doły śmierci, które tam zostały wykopane. No i dzisiaj, drodzy Państwo, rotmistrz Pilecki leży prawdopodobnie
pod swoim oprawcą. Ten oprawca nazywał się Roman Kryży. Warto zapamiętać to nazwisko. Stalinowski sędzia wojskowy. Sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. Człowiek, który zatwierdzał z automatu wyroki śmierci wydawane przez niższą instancję. Na ogół przez wojskowe sądy rejonowe. Było takich trzech panów. Roman Kryże, Kazimierz Grochomirecki i Leo Lew Hochul. Oni wszyscy leżą na powązkach wojskowych w Warszawie. Oczywiście pięknych, okazałych grobowców. Ich ofiary są pod spodem, a Pilecki bezpośrednio, jak przewidujemy, jak sądzimy, pod swoim katem. Kat na górze, ofiara na dole. To jest symboliczne, tak? Tak wygląda sprawa naszych zamordowanych, ale też tak to wygląda we współczesnej Polsce. Zbrodniarze na górze, patrioci na dole. No? Myślę, że to miejsce, w którym się spotykamy, to też o tym świadczy. Prawda? Nie spotykamy się gdzieś w Urzędzie Miasta, prawda? Czy w innych salach, prawda? Związanych z samorządem Kłodzka, tylko w sali podziemnej niemal. Prawda? Taka jest ta nasza rzeczywistość. Zarządzi zupełnie coś innym. Nie rządzą potomkowie naszych bohaterów, tylko rządzą potomkowie naszych morderców. I ten przykład złączy Romana Kryże i Pileckiego jest charakterystyczny. Ale ja wrócę do tego tragicznego momentu, jak zginął nasz narodowy bohater. Człowiek wyjątkowo zasłużony dla polskiej historii. Młody harcerz, potem obrońca Wilna, Ostrej Bramy przed bolszewikami w roku 1920. Potem ułan Rzeczpospolitej, wspaniały nie tylko żołnierz, ale obywatel. Gospodarz ziemski. 1939 rok, on oczywiście znowu staje do walki. No i potem jest ten najwspanialszy moment jego życiorysu. Dobrowolne pójście do niemieckiej fabryki śmierci. Ochotnik do Auschwitz. 2,5 roku w tym piekle. Organizuje konspirację więzienną, konspirację zbrojną, która ma wyzwolić, odbić obóz z rąk niemieckich. To się nie udaje niestety. Bardzo możliwe, że swój udział w tym ma Józef Cyrankiewicz, późniejszy wieloletni premier PRL-owski. Bardzo ciekawa jest zbieżność dat. Proces Witolda Pileckiego odbywający się w marcu 1948 roku zbiega się z momentem, kiedy Cyrankiewicz zostaje premierem. I wiele wskazuje na to, że Cyrankiewicz był po prostu donosicielem, agentem obozowego Gestapo w KL Auschwitz. Wiedział o tym lotnisz Pilecki, dlatego musiał zginąć. To jest proces poszlakowy, nie ma twardych dowodów, no bo sam Cyrankiewicz postarał się, żeby takie dowody zniknęły. To jest zresztą charakterystyczne dla notabli komunistycznych, ale też tych, prawda, którzy funkcjonują dzisiaj. Szereg ważnych dokumentów nie istnieje, albo spoczywa gdzieś w jakichś kolejnych szafach Lesiaka czy innych, Kiszczaka. Kiszczak też ma zapewne swoją szafę, która jest glejkiem, prawda, bezpieczeństwa, dlatego nie można go osądzić. No bo tam trzyma ważne dokumenty, między innymi na opozycji. To zresztą powiedział nie tak dawno, kiedy decydowała się sprawa jego stanu zdrowia. Jeszcze nie było wiadomo, czy jest śmiertelnie chory, czy też jednak nadaje się do tego, aby stanąć przed sądem. Kiszczak powiedział wprost dziennikarzowi, że dał do zrozumienia, że on tych ludzi w
którzy współpracowali z nim i z reżimem, ogląda dzisiaj w telewizji. Przecież to był jasny sygnał. Ja po prostu mam was wszystkich w garści, lepiej dajcie mi spokój. I rzeczywiście, prawda, okazało się, że Czesław Kiszczak jest śmiertelnie chory. To chory nawet na głowę. Taka jest ekspertyza zapewne kolejnych resortowych lekarzy. No, tacy resortowi lekarze wcześniej wydawali zaświadczenia Rozelskiemu. Zresztą to było charakterystyczne. 13 grudnia dla każdego roku Jaruzelski, który normalnie, prawda, chodził na rauty, bankiety, prawda, na salony, do Pałacu Prezydenckiego właśnie jeździł. Przed 13 grudnia zawsze ciężko chorował. No, wystarczył jeden telefon, szpital na Wołoski, były MSW, prawda, jestem chory, przyjedźcie. Pomożecie, pomożemy i oczywiście pomagamy, prawda, Jaruzelskiemu. I wywozili go na badania do szpitala. Także wszyscy protestujący pod willą Jaruzelskiego robili to przy braku głównego gospodarza. Czyli taki sam numer zrobiono z Kiszczakiem. Byłem jednym z tych, którzy apelowali. Szczęśliwie to się udało, aby przenieść uroczystości poświęcone ofiarom stanu wojennego spod willi Jaruzelskiego przy ulicy Ikara na Mokotowie pod willę Kiszczaka przy ulicy Oszczepników. To jest z kolei koło, też takie ciekawe miejsce, przy stadionie Gwardii Warszawy. To dawny milicyjny klub, tam jest szereg willi właśnie komunistycznych dygnitarzy. Też go wywieźli na wszelki wypadek. No więc my protestowaliśmy do pustego domu, do pustej willi, ale cieszę się, że to miejsce się przyjęło, prawda? Póki Kiszczak żyje, będziemy tam chodzić i przypominać. Myślę, że to jest, chociaż nie osądzony, jest to kolejny zbrodniarz komunistyczny, który pozostawił po sobie krwawe żniwo. To są ofiary stanu wojennego, które jakoś nigdy nie dostały zadośćuczynienia i ich rodziny. 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej siedzą jeszcze dwie osoby z procesu Witolda Pileckiego. Mój ojciec i Maria Szelongowska. I oni świetnie wiedzą, że tego dnia będzie rozwalony ich dowódca. Ojciec nigdy nie opowiadał mi o tych sprawach, bo było to zbyt ciężkie przeżycie. Maria Szelongowska, łączniczka Witolda, też wyszła z więzienia, tak jak mój tato w roku 1956, w momencie tak zwanej odwilży Gomułkowskiej. Wtedy wypuszczano więźniów politycznych. Ona do końca życia miała potworną traumę. Ona już nic nigdy nie osiągnęła w życiu. Ona żyła tym jednym momentem, prawda, 25 maja 1948. Nie mogła się pogodzić do końca swoich dni, a zmarła w roku 1989. Dlaczego zamordowali jej dowódców? Dlaczego zamordowali bohaterów? To była rzecz, z którą sobie nie poradziłem. I tego 25 maja o godzinie 21 z minutami wyprowadzili ci sami, prawda, ubeccy mordercy, wyprowadzili Pileckiego. Tylko ta egzekucja wyglądała trochę inaczej niż w przypadku 4 Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pileckiego poprowadzili przez dziedziniec więzienny. Charakterystyczna, wstrząsająca jest relacja księdza Jana Stępnia, współwięźnia z Rakowieckim. On mówił tak, Pilecki nie zrobił ani jednego samodzielnego kroku. Jego ciągnęli pod ręce. On sprawiał wrażenie omdlałego
prawdopodobnie nieżywego. Nie poszli z nim do piwnicy, tak jak na ogół to się odbywało. To jest 2 lata wcześniej niż zamordowanie 4. zarządu głównego. Strzelał jeszcze ktoś inny. Poprzedni kat Mokotowa, też starszy sierżant UB, Piotr Śmietański. On jest podpisany pod protokołem wykonania wyroku śmierci. Poprowadzili Pileckiego w okolice Kotłowy. Stąd dzisiaj córka rotmistrza Pileckiego, Zofia Pilecka, z taką sugestią wystąpiła. Na 1 marca udzieliła wywiadu dziennikarzowi i powiedziała, że ona prawdopodobnie nigdy nie odzyska już szczątków swojego taty, bo tato został spopielony. Skąd taki pomysł? No właśnie tak odłożył, prawda? Córka rotmistrza wyciągnęła taki wniosek z faktu rozstrzelania swojego taty przy Kotłowie. No ale to jest mało prawdopodobne, żeby został spopielony. Dlaczego mieliby robić różnicę, da? Jeżeli wrócimy do tej postaci Stanisława Kaszlicy, do ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, to on był groźniejszy w gruncie rzeczy wtedy dla komunistów niż Witold Pilecki. Kasznicy nie spopielili, więc nie sądzę, i ci, którzy się zajmują tym tematem, są zgodni, że rotmistrz Pilecki leży na łączce, a ta Kotłownia jest tylko miejscem, gdzie dokonano egzekucji. I dalej też rotmistrza Pileckiego taki właśnie wózek z konikiem wywiózł poza teren więzienia mokotowskiego. Ale żyje jeszcze człowiek, który uczestniczył w tym zbrodniczym procederze. Ja odwiedziłem go parę lat temu. Pan nazywa się Ryszard Mońko, mieszka w Chrubieszowie. Kilka słów na temat tych naszych odwiedzi. Pojechaliśmy tam z kamerą. Na wszelki wypadek. A nuż człowiek jeszcze żyje. Może uda się go sfilmować. Nie było pewności, starszy, prawda, starszy gość, prawda, już mógł się przenieść na tamten świat. Byliśmy w tym Chrubieszowie przez parę godzin, czatowaliśmy pod willą, oczywiście nie pod blokiem, tylko on mieszka w willi, prawda, a jego syn jest policjantem. Przestrzegano nas, no uważajcie lepiej, bo to się może źle skończyć. No taka właściwie typowa, prawda, z ojca na syna pewne zdolności przechodzą. Więc mówiąc prawdę, byłem lekko przerażony tym, jak miałbym tam wejść, prawda? I nie wiadomo, co by tam się w środku wydarzyło, gdyby się dowiedzieli, kim jestem, w jakim celu ja przyjechałem. Ale przez dłuższy czas nikt nie otwierał nam drzwi. I właściwie w momencie, kiedy już chcieliśmy stamtąd odjechać w poczuciu porażki pewnej, nagle dostrzegłem starszego pana jadącego na rowerku. I to się okazał 90-letni Ryszard Mońko, zadowolony emeryt, pedałował sobie dziarsko z zakupami, prawda, koszyczek z zakupami na rowerze, no i podążał tak do swojego domu, ale my staliśmy pod bramą. Była taka sytuacja, że on nie mógł wejść do środka, no bo jednak zasłanialiśmy mu to wejście. On musiał chociaż chwilę z nami porozmawiać. No i porozmawialiśmy sobie tak w sumie przez około godzinę. Przede wszystkim interesowało mnie, jak on zapamiętał te momenty egzekucji, w których brał udział, co on wie na temat wywożenia potem zwłok z Mokotowa. To może szczegóły jakieś ujawni na temat łączki. To był ten moment, kiedy pierwsze badania się zaczynały na cmentarzu Powązkowskim. Te pierwsze ekshumacje 3 lata temu. Mońko oczywiście udawał, że on nic nie wie, nic nie pamięta.
może gdzieś ich zapewne wyważono, ale szczegółów nie jest. Zakładam, że jest całkowicie odwrotnie, tylko że on nie chce niestety nic powiedzieć. Ale przeszliśmy do egzekucji rotmistrza Pileckiego. I mówiłem mu, że pan brał udział w zamordowaniu polskiego bohatera. On początkowo zarzekał się, że to nieprawda. Pokazałem mu dokument, pod którym jest podpisany. Ano faktycznie, to musiał być taki wyjątek w mojej karierze, no bo naczelnik główny Alojzy Grabicki gdzieś wyjechał, to musiałem go zastępować. No faktycznie to jest mój bot. No i potem odtwarzaliśmy tą ostatnią drogę Witolda Pileckiego i Ryszard Molin całkowicie beznamiętnie opowiadał, że oczywiście ciągnęli rotmistrza Pileckiego, dociągnęli go do tej kotłowni. No i pytam się, co było dalej. Ryszard Moniko mówi, no usłyszałem jeden strzał. Pytam się go, ale czy pan coś czuł, czy miał pan jakieś emocje z tym związane? No nie. Był człowiek, nie ma człowieka. Ryszard Moniko, zadowolony emeryt, kilka tysięcy złotych emerytury, na którą my się składamy oczywiście, bo tego wymaga od nas polskie państwo. Nie ma żadnych refleksji związanych ze śmiercią rotmistrza Pileckiego. Był człowiek, nie ma człowieka. Skoro był taki wyrok, to widocznie słuszny, bo niesłusznie nikogo nie mordowano, prawda, nie strzelano do nikogo. No, widocznie były podstawy, żeby taki wyrok wydać. No, zaczął sobie przypominać, tak? No przecież rotmistrz Pilecki był szpiegiem. No, w świetle tamtego prawa oczywiście był szpiegiem. No, tylko istnieje coś takiego jak sprawiedliwość podobna. Tak? To, że wtedy był szpiegiem, to nie znaczy, że dzisiaj też możemy go tak nazywać, no to dzisiaj Ryszard Monika uważa, że rotmistrz Pilecki był szpiegiem. Tak samo zresztą uważał prokurator, z którym się spotykałem, spotykałem się trochę z przymusu, ponieważ nie chciał się z nim spotkać mój ojciec. Zresztą dosyć ciekawa historia, opisuję ją szczególnie w ostatniej książce Moje spotkania z bestiami. Czesław Łapiński. Czesław Łapiński w roku 1990 napisał do mojego taty list z takim oto pytaniem. Panie profesorze, czy nie chciałby się pan ze mną spotkać? Pewnie mnie pan pamięta z tego tragicznego procesu. On był oskarżycielem, prawda? I Pileckiego, i mojego taty. Chciałbym się z panem spotkać. Nasze spotkanie mogłoby doprowadzić do wypracowania wspólnej oceny tego zdarzenia, które miało wtedy miejsce. Może dojdziemy do podobnych wniosków. Ojciec jak to zobaczył, stwierdził, że ten człowiek chyba padł mu na głowę. Co ode mnie chce? Przecież on żądał dla mnie podwójnej kary śmierci, a teraz chce się spotkać, prawda, z niedoszłą ofiarą. Prawda? To oczywiście powiedział, że on z tym panem nie chce mieć nic wspólnego. Ten pan miał swoje 5 minut w życiu taty i wystarczy. Uważa go za mordercę sądowego, tak zresztą kwalifikuje to polskie prawo. Ci prokuratorzy i sędziowie, którzy oskarżali i skazywali w pobudek politycznych, mieli na celu wyeliminowanie przeciwników, to są mordercy sądowi. I takim mordercą był Łapiński. Aż ojciec nie chciał się spotykać, to ja się z nim spotykałem. Miałem z nim kilka takich seansów, można powiedzieć. Był zawsze przemiły, od progu mnie witał, kazał życzyć dużo zdrowia mojemu tasie, sparzył kawkę, a wszystko bardzo w miłej atmosferze się odbywało. Ale oczywiście kłamał jak z nut, kłamał, że to był jedyny przypadek w jego karierze,
że też mu kazali, prawda, wykonywał tylko rozkazy przełożonych. To jest taka formułka charakterystyczna dla, prawda, zbrodniarzy komunistycznych. Oni nigdy nie są winni, winni są przełożeni na ogólnie żyjący, rzecz jasna. To łatwo odrzucić winę na takich, ludzi. Ale jedno zastrzeżenie. Czesław Łapiński też uważał do końca życia rotmistrza Pileckiego za szpiega. Ja go też spytałem, panie prokuratorze, czy gdyby pan miał wybór, co by pan zrobił? On powiedział, że postąpiłby tak samo, ponieważ są takie przepisy. Tak? To on by, i one by dalej obowiązywały, on by nie miał wyjścia, musiałby skazać do rotmistrza Pileckiego na śmierć. I Czesław Łapiński oczywiście też żył z podniesioną głową, no i z pełnym portfelem, z wysoką emeryturą. Nie udało się go skazać, bo nie udało się skazać w III Rzeczpospolitej żadnego sędziego czy prokuratora stalinowskiego i późniejszych, ani właśnie Michnika, ani pani Heleny Wolińskiej-Brus, która dzisiaj jest bohaterką szlagieru filmowego, prawda, Ida. To jest ta miła, sympatyczna, prawda, Wanda, która jest postacią zniuansowaną, prawda, która też zapewne cierpi, ostatecznie popełnia samobójstwo, może dlatego, że sobie nie radzi ze swoją przeszłością, prawda, okropną. Możemy ją potraktować jako ofiarę tego systemu. No tak to jest skonstruowane, prawda, w filmie, w oscarowym filmie Pawła Pawlikowskiego. Odpowiedzialności też nie, oczywiście Czesław Łapiński nie poniósł żadnej. Jedyna, jak to nazwać, nie wiem, przykrość, która go spotkała w III RP, to było to, że zmarł w szpitalu przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Może, prawda, oglądał przez okno i denerwował się, prawda, kurczę, przecież zamordowałem tego człowieka, teraz ulicę mu postawili. No to są tego typu, prawda, historie. Taka jest sprawiedliwość w III Rzeczpospolitej. Ale są też pewne elementy pozytywne. I tak na koniec państwu powiem, może jeszcze pytania będą. Czasami udaje się jednak zrobić trochę więcej przykrości tym komunistycznym zbrodniarzom. I tak na przykład ostatnio modne stały się odwiedziny takich właśnie panów. Szczególnie w Warszawie dwa takie przypadki miały miejsce. Jeden to jest Jerzy Kędziora, były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Został odwiedzony przez grupę młodych ludzi, którzy w okolicy powiesili plakaty, że ten miły, sympatyczny starszy pan to jest zbrodniarz. Ma na sumieniu między innymi Hieronima Dekutowskiego zapory, Franciszka Niepokulczyckiego z pierwszego zarządu WiN-u. Rozwiesili plakaty w okolicy, zapukali też do Kędziory, ten oczywiście nie otworzył, ale sąsiedzi już zapewne zostali poinformowani, że to nie jest tak miły, prawda, stateczny, uśmiechnięty sąsiad, tylko sprawa jest dużo poważniejsza. Dowiedział się o tym, rzecz jasna, sam Kędziora, który następnego dnia uciekł po prostu stamtąd z walizkami, z żoną, przeniósł się gdzie indziej. A dlaczego ta młodzież odwiedziła Kędziora? Ponieważ nie tylko z prostego faktu, że jest on zbrodniarzem, ale został on skazany prawomocnie przez polskie sądy i tego wyroku nie odbywa. Ale wiadomość optymistyczna z ostatnich dni jest taka, że Kędziora jednak siedzi na warszawskiej Białołęce. Zadzwonił do mnie któregoś dnia człowiek, którego przyjaciel też w tej Białołęce się znalazł, za alimenty akurat, więc żaden tam groźny przestępca, nie, na pewno nie zbrodniarz komunistyczny. No i on się zaczął przyglądać swojemu partnerowi z celi. Taki dziwny człowiek, prawda?
opowiada o jakichś bandytach, których likwidował po wojnie, o jakimś Instytucie Pamięci Narodowej, który jest instytucją szkodliwą i złą. Patrzył na niego jak na jakiegoś, prawda, jakiejś zjawy, prawda, z przeszłości. Okazało się, że to jest właśnie Jerzy Kędziora. I no, dzwonił do mnie ten przyjaciel jego, czy ja mam jakieś pytania do tego Kędziory. Oczywiście zasugerowałem, żeby obserwował dokładnie, prawda, delikwenta, a najlepiej, żeby takie nowe rozmowy z Katem zrobił. Były rozmowy z Jurgenem Stropem, teraz, proszę bardzo, prawda, rozmowy z innym współtowarzyszem z celi, Jerzym Kędziorą. No nie wiadomo, na ile to się uda, czy Kędziora się otworzy, ale w tych warunkach, prawda, przed sądem kłamał oczywiście, że on nic nie wie, prawda, że jest niewinny, ale tutaj już mam sygnały, że on zaczął coś mówić, prawda, o swoich bohaterskich właśnie wyczynach, prawda, powojennych, jak to lało przeciwników politycznych, bo Kędziora był od tego, żeby po prostu wchodzić do celi i łomotać. To była jego rola. On nawet nie był tak zwanym oficerem prowadzącym. Taki do specjalnych poruszeń. Mówił właśnie śledczy. No, my tu sobie tak fajnie rozmawiamy. Ty się nie chcesz przyznać do winy. Dobrze, przede mną się nie przyznasz, to zawołamy kapitana Kędziora. Jemu jeszcze nikt nie odmówił zeznań. Takie relacje zostały. No i dzisiaj ten Kędziora właśnie znalazł się szczęśliwie na Białołęce. Z takich pierwszych informacji, no to wiem, że jest w genialnej kondycji. 90-letni też człowiek robi codziennie rano pompki i przysiady. No, przyjechał na Białołękę z kartonami papierosów. Kombinuje, prawda? Kombinuje nieźle. Dzięki tym papierosom wszyscy więźniowie robią za niego, prawda, różne czynności. No, to ustawił się idealnie, ale już też zaczyna udawać, że musi wyjść, bo pod pretekstem operacji, że ma zaćmę, tak? Co może świadczyć o tym, że on już, jak wyjdzie, to już nie wróci. Tak? Druga sprawa, bardzo podobna, to jest Jerzy Wolen. To jest Jerzy Wolen. Jerzy Wolen jest człowiekiem, który z premedytacją zamordował słynną rodzinę partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, Antoniego i Janinę Żubrytów. Janina Żubryt była w 8 miesiącu ciąży. Jerzy Wolen, były akowiec, przeszedł na drugą stronę, stał się konfidentem, chciał się być gestapo, prawda? Konfidentem bezpieki tego gestapo powojennego. Tak? A przywołam tylko słowa rotmistrza Pileckiego, jak ocenił gestapo wojenne i powojenne. Prawda? Te słynne słowa Oświęcim przy tym to była igraszka, czyli system komunistyczny i ludzie tworzący ten system, ten aparat represji, okazali się dla niego jeszcze gorsi niż ci oprawcy nazistowscy. Tak? No i Jerzy Wolen, tak? Pewnego dnia w roku 1946 postanowił zastrzelić najpierw Antoniego Żubryda pod pretekstem sprawdzania tam, prawda, terenu, wyszedł z nim do lasu i strzelił mu w głowę. Potem wrócił i zastrzelił tą ciężarną Janinę Żubryt. Przez całe życie, drodzy Państwo, Jerzy Wolen szczycił się tym faktem. Uważał, że to, co zrobił, było jego największym czynem bojowym. To zamordowanie innych ludzi, czyn bojowy. No, został reżyserem, dokumentalistą, kręcił filmy. Oczywiście nie nakręcił nigdy filmu o tragedii małżeństwa Żubrytów, ale miał też swój udział w zablokowaniu filmu, który powstał. Ktoś inny zrobił film o tej tragicznej historii i Jerzy Wolen miał na tyle kontaktów i możliwości, że zablokował
upublicznienie, pokazanie tego filmu w telewizji. I jego też w końcu odwiedziła ta patriotyczna Łódź. To też wisi plakaty, że ten Wolen, no to jest zbrodniarz. Jerzy Wolen zmarł kilka dni temu. Rozmawiałem z jego synem, Januszem Niemcem, który tak się nazywa, ponieważ został adoptowany po śmierci rodziców. Bardzo to przeżył, ode mnie się dowiedział, że ten morderca, prawda, i mamy, i taty nie żyje. Chciał być na pogrzebie, ale niestety obowiązki mu nie pozwoliły na to. No chciał pan pójść i pożegnać go w imieniu swoim i właśnie rodziców. Niestety się nie udało, ale bardzo kibicował też temu, że na cmentarzu mieli się pojawić. Pojawili się właśnie kibice Legii Warszawy, którzy zakłócili trochę ten pogrzeb. No i z okrzykami, prawda, cześć i chwała bohatera, prawda, a z drugiej strony z informacjami, że ten pan chowany jest mordercą, oczywiście nigdy nie osądzony. Janusz Niemiec to zresztą jest też historia niebywała, która pokazuje, że to nie tylko ta zbrodnia komunistyczna nie tylko dotykała naszych żołnierzy niezłomnych, ale także ich rodzin. Te rodziny były na ogół prześladowane, represjonowane, traktowane jako rodziny bandyckie. I to do samego końca, do 1989 roku, a często jeszcze później, no bo jak wiemy, w Polsce tak wiele znowu się nie zmieniło. Janusz Niemiec był najmłodszym więźniem politycznym. Rodziców zamordowali, a jego kilkuletniego chłopca wsadzili do więzienia. Tak postępowała ludowa władza. Ludowa władza nie miała oczywiście żadnych skrupułów w mordowaniu też niepełnoletnich. Przykładem jest właśnie Danuta Siedzikówna-Inka. Ale Danuta Siedzikówna-Inka okazała się dziewczyną niezłomną. Dla mnie to jest też taka kwintesencja niezłomności, która się objawia w słynnych słowach. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To oznacza, że ona właśnie do końca się nie poddała, do końca pozostała niezłomna. Ta 17-latka nie poszła na żadne pakty z diabłem. Nie chciała powiedzieć, gdzie są koledzy z oddziału i gdzie jest major Łupaszko, bo o to głównie chodziło śledczemu, prawda? Powiesz, gdzie jest major, to my cię puścimy wolno. Ona nie powiedziała, no oddała za to życie, tak? Jej się wydawało, że tylko ona zginie, niestety dopadli też pozostałych, prawda, chłopaków z 5. Brygady Wileńskiej i w końcu samego majora Zygmunta Szędzielarza. Inkę zamordowali w Gdańsku. Szędzielarza na Rakowieckiej w Warszawie. Dzisiaj szczęśliwie udało się odnaleźć szczątki Danusi Siedzikówny. Też możemy się spytać, czy to krótko trwało, czy długo. 25 lat trzeba było czekać na ten mord. No? Czyli ten komunistyczny mord przez te wszystkie lata okazywał się skuteczny. Prawda była zamazywana. Dopiero teraz, dzięki znowu ekipie profesora Szwagrzyka, udało się ją ekshumować i zidentyfikować. Ale z drugiej strony mieliśmy to morderstwo, prawda? Ten szampogrzeb mordercy, czyli Wacława Krzyżanowskiego. I to jest właśnie schizofrenia tej III Rzeczpospolitej. Z jednej strony honoruje się morderców, z drugiej strony wydobywa się szczątki ofiar. Na koniec powiem tak, że niestety ta pierwsza narracja jest bardziej prawdziwa. Ta III Rzeczpospolita bez żadnych problemów oddaje hołdy komunistycznym zbrodniarzom. A to, że się udaje wydobyć niektórych naszych bohaterów, to nie jest zasługa państwa polskiego. To jest zasługa tylko i wyłącznie nielicznych entuzjastów
badaczy, którzy działają często wbrew państwu. I na przykład Krzysztof Szwagrz jest niszczony po prostu dzisiaj za to, że robi to, co robi, za to, że chce wydobyć wszystkich naszych bohaterów z łąc. I dlatego niestety też fundacja, którą reprezentuje, stała się z przyjaciela wrogiem niektórych polskich instytucji. No bo my też się domagamy wydobycia wszystkich, a oni nam mówią, że to jest niemożliwe. Jak my się denerwujemy na to i mówimy, że nie działacie w interesie Polski, no to robi się trochę niemiło. Drodzy Państwo, to może tyle. Tyle. Na razie czekam na pytania. No i to jest strasznie długa opowieść. Władysław Bartoszewski, ja bym go porównał troszkę na wyrost, ale może niekoniecznie, do Józefa Cyrankiewicza. Józef Cyrankiewicz ukradł życiorys rotmistrza Pileckiego, przypisując sobie jego zasługi. To on był bohaterem Auschwitz, to on zorganizował tam konspirację zbrojną. On właśnie w takiej roli występował przez całe PRL. Dzisiaj do takiego miana, do takiej roli prawo rości Władysław Bartoszewski, który uważa siebie i są takie osoby, które podtrzymują go w tym przekonaniu, że on jest największym polskim bohaterem. Prawda? Że on walczył we wszystkich możliwych polskich powstaniach, prawda? Że był szefem PSL-u Stanisława Mikołajczyka, że był przywódcą Solidarności i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze zapomniałem wcześniej, jeszcze był twórcą Żegoty za Rady Pomocy Żydom. No Bartoszewski się kreuje na właśnie takiego głównego bohatera, czołowy autorytet, a ja powiem Państwu, już nie wnikając w szczegóły, w dosyć zawiłe szczegóły jego biografii. No bo tutaj jakoś tak dziwnie się stało, że rotmistrz w tym Auschwitz działał, a Bartoszewskiego wypuścili, prawda? Pod pretekstem choroby. Zdarzało się, okej, okay. Natomiast nie była to praktyka powszechna. Potem wyszedł bardzo szybko z UB, prawda, z Rakowiecki. Dwa razy był, dwa razy go wypuścili. Ja nawet nie o tym mówię, ale powiem Państwu, dlaczego Bartoszewski nie jest dla mnie autorytetem, nie jest moim bohaterem. Bo ten człowiek odmówił Orła Białego dla rotmistrza Pileckiego. Koniec, krok. Sam wziął, stwierdził, że jest godny przyjęcia najwyższego polskiego orderu. Odmówił człowiekowi, który jednak zrobił dużo więcej dla Polski niż Władysław Bartoszewski. I tak samo myśli Zosia Pilecka Obtułowicz. Ona nie chce mieć nic wspólnego z tym panem. Bartoszewski dzwonił jakiś czas temu do Zofii Pileckiej. Chciał się wytłumaczyć z czegoś, czego się właściwie nie można wytłumaczyć. Z faktu, dlaczego nie zaproszono dzieci rotmistrza na 70. rocznicę obchodów w Auschwitz. Zofia Pilecka powiedziała, że nie ma jej w domu, bo on z Bartoszewskim nie chce mieć kompletnie nic. On pokazał, na co go stać, pokazał, kim jest, no, nic dodać, nic ująć. No ale ten człowiek jest dzisiaj autorytetem władzy. No? Jaka władza? Taki autorytet. Wierz mi w przyszłość. Znaczy ja zacytowałem. Tak, czy to jest środowisko Kwaśniewskiego i Gazety Wyborczej. Tylko drugie jest powiedzenie. To zapomina o przeszłości, nie zasługuje ani na teraźniejszość, ani na przyszłość. I z tego trzeba by... No święte słowa, no, oczywiście. Tak musimy działać w tym kierunku. Czy pan podziela takie stanowisko? W czasie, kiedy w Gruzji był prezydent
Kaczyński, jeszcze inni prezydenci. Profesor Kaczyński. I co mówi wtedy Komorowski? Ten snajper, co strzelał, to był chyba ślepy, bo się czego nie robił. Jak może marszałek Sejmu o swoim prezydencie tak jeszcze były słowa, jaki prezydent, jaki zamach, to wszystko chodzi o to. Polecie to nie wróci, a Putin to nasz człowiek w Moskwie. I nieprzypadkowo Tusk i Putin w czasie, gdy się tam spotkali w Smoleńsku, poklepywali się po plecach i z uśmieszkiem, że wykończyli Kaczyńskiego. Czy taki prezydent, który poniekąd ma krew na rękach, może się ubiegać jeszcze o reelekcję? Ja mam nadzieję, że kiedyś ta cała ekipa zostanie rozliczona z tego, co ona robiła, prawda? Ile szkód uczyniła. Ze Smoleńska rzecz jasna też, ale z licznych afer, prawda, które po jakimś czasie okazują się jakimiś, prawda, sprawami normalnymi. Była afera, nie ma afery. No wszystko idzie w świetnym kierunku. Polska jest w Europie, jest w NATO. Tylko że inni się na przykład zbroją teraz przed Rosją, a nasi udają, że się nic nie dzieje. Prawda? Taka jest smutna prawda. No i cóż, i tutaj pan się pytał jeszcze o Łączkę, prawda? Łączka to jest dawna Łączka, czyli dawne pole więzienne. To są dzisiejsze kwatery EU1 i EU2 cmentarza na Powązkach Wojskowych. I jeszcze słowo może o tym. Drodzy Państwo, nie dajcie się zwieść słowom Komorowskiego, że on pomaga ekshumować naszych bohaterów. On pod płaszczykiem tego, że pomaga, tak naprawdę przeszkadza. I te projekty, które przygotował, mają na celu zablokowanie całkowicie tych prac. Zrobili coś skandalicznego. Uzależnili, chcą to zrobić, bo to jeszcze, prawda, klamka nie zapadła. Projekty wyszły z kancelarii prezydenta, trafiły teraz do Sejmu. Zakładają, że zgodę na ekshumację naszych bohaterów muszą wydać rodziny komunistów pochowanych na górze. I to jest kompletny koniec tej całej sprawy. Nie będzie żadnych ekshumacji, jeżeli pójdziemy tą drogą, tylko oczywiście jesteśmy oszukiwani. To pan prezydent mówi, że robi wszystko, żeby to umożliwić, wręcz przyspieszyć pracę. Ja tak robi wszystko, żeby oni nigdy z tej ziemi nie zostali wydobyci. Nadzieje są, jak się zmieni władza. I wtedy są nadzieje dosyć duże. Andrzej Duda już coś powiedział na ten temat. Powiedział, nie mam powodu mu nie wierzyć, że jeśli on będzie prezydentem, to wszyscy zostaną wydobyci z tych dołów śmieci. Co do jednego. I że na Łączce powstanie wielki panteon narodowy, w którym ci wszyscy zostaną pochowani, a nie taki panteonik, który teraz się nam proponuje, bo to jest kolejny skandal. Chcą w roku wyborczym, prawda, pokazać nam, że są przywiązani do tych spraw, budują coś, co jest zaledwie skromnym upamiętnieniem i tylko na części tego terenu. Panteon na Łączce to ma być coś na miarę cmentarza Orla lwowskiego, a nie jakaś skromna, prawda, tabliczka czy kopułka. Zresztą już mieliśmy pierwszą aferę z tym związaną, bo wygrał w konkursie na ten tak zwany panteon, tak naprawdę panteonik, projekt krematorium spod Sztokholmu. No, tak ta władza działa. Na plagiat. Po prostu praca zwycięska okazała się plagiatem. To nasi bohaterowie mają spocząć w czymś, co miało być i jest krematorium. Pogratulować dobrego samopoczucia, prawda, jak świetnie sprawy kraju są prowadzone w każdej, na każdym pułapie. To rzeczywiście możemy śmiało powiedzieć, że to jest państwo teoretyczne. Ja już nie będę mówił o tych innych tam
sformułowaniach, ale jest to kamień i kupa, to również jeśli chodzi o polską historię. Brak szacunku dla ofiar, szacunek oddawany ich mordercy. Takie mamy w tej chwili polskie państwo. Czy ja mam jakąś tam przypisaną liczbę tylko za tych ofiar komunistycznych? W ogóle? Tak, w ogóle. To jest bardzo trudne pytanie, bo my jeszcze nie wiemy zbyt wiele na ten temat, szczególnie o tym okresie powojennym, bo wtedy ludzie po prostu znikali, prawda? I wielu z nich nie wiemy, co się z nimi stało, prawda? Wywożeni na Sybir. Szacuje się tak bardzo bezpieczne są to szacunki, około 200 tysięcy ofiar reżimu komunistycznego, powojennego tak zwanego, co też jest oczywiście sformułowaniem bardzo mało precyzyjnym, ponieważ jak wiemy, wojna w Polsce się nie skończyła, więc właściwie nie powinniśmy tak tych rzeczy nazywać. W Polsce wojna trwała do połowy lat 50. Była to wojna naszych żołnierzy niezłomnych z wojskami NKWD, z Ubecją, prawda, z KBW i tak dalej, i tak dalej. A ostatni żołnierze okupacyjni wyjechali z Polski, przypomnę, w roku 1996. A jeszcze powiem więcej, że dla mnie to ta wojna dalej trwa, po prostu. Ona trwa na łączce. To jest wojna o naszą historię. Właśnie o przywrócenie pamięci o naszych bohaterach i jakieś chociaż szczątkowe rozliczenie tego barbarzyńskiego, zbrodniczego systemu i tych ludzi. Ta wojna na razie jest przegrana, ale może jeszcze koło historii się odwróci. I wracając do punktu wyjścia, nadzieja w naszej młodzieży, że kiedyś to państwo będzie normalne, jeśli będziemy mieli właśnie takie dziewczyny, które w ten sposób wykonują piękne piosenki. I to się staje coraz bardziej powszechny, właśnie ten powrót polskiej młodzieży do korzeni, do naszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych. To jest świetny budulec, to jest świetny prognostyk na przyszłość. Jeśli będzie szło w tym kierunku, to Polska kiedyś odzyska. Ja myślę, że było nas wielu, a będzie może jeszcze więcej. I to ja myślę, że to będzie szło w tym kierunku. Mam takie porównanie z latami poprzednimi. Jeszcze 3 lata temu na takie spotkania przychodziło parę osób. No teraz jest to parę dziesiąt, czasem więcej. No to te nadzieje rosną. Jeszcze co tu dużo mówić, drodzy Państwo? No rzeczywiście bardzo często było tak, że wokół takich osób, prawda, wybitnych, a też z przeszłością często bojową, prawda? No bo Jasienica był żołnierzem Upaszki, jak wiadomo, prawda? No, pojawiały się partnerki życiowe, które miały na celu inwigilację po prostu tych osób. To jest taki klasyczny przykład właśnie wprowadzenia do rodziny, prawda, i skojarzenia, prawda, ze sobą osoby, którą trzeba inwigilować. I tak jest najłatwiej inwigilować poprzez partnerkę, poprzez żonę. Takim skrajnym chyba przykładem była
rodzina Gebertów. Znają Państwo zapewne dzisiejszego Geberta Konstanty. Gebert pod pseudonimem Dawid Warszawski publikuje, zresztą okazał się wybitnym specjalistą Smoleńska. Był taki film kiedyś, BBC zdaje się, kiedy Dawid Warszawski jako jedyny reprezentant dla polskiej strony, żeby tak powiedzieć, wystąpił w roli eksperta od Smoleńska i tam się mądrzył, prawda, że tak, że ten samolot oczywiście w sposób naturalny, prawda, się rozbił, także no, dał popis, prawda, tego, co potrafi. Konstanty Gebert pochodzi z takiej typowej resortowej rodziny, tak jak Adam Michnik zresztą, prawda. Jego ojciec był funkcjonariuszem komunistycznym, jednym z prominentnych działaczy Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Jego żona Bolesława Geberta, czyli taty, Krystyna Poznańska-Gebert, była pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, ale ona też inwigilowała Bolesława Geberta, żeby było ciekawe. No więc to czasem było bardzo, bardzo zawiłe. Z tej samej paki, a jednak jeszcze trzeba było... Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, jak dzisiaj widzę plakaty pana Bronisława Komorowskiego, zgoda i bezpieczeństwo, to ja to bezpieczeństwo kojarzę z jego rodziną. Szanowni Państwo, na koniec taka maleńka moja refleksja. Pamiętam, jak 3 czerwca 1989 roku raniutko jechałam z Dusznik do Głodzka zawieść wyniki wyborów. One były oczywiście klęską poprzednich władz. Myślałam sobie, byłam bardzo szczęśliwa, i myślałam, że jakie to jest piękne, że dane mi jest jakby przekroczyć pewien próg, znaleźć się w nowej Polsce, takiej, czułam po prostu, że mi skrzydła do nieba urosły i że to się dzieje, naprawdę. Jestem w wolnej Polsce. I cóż, minęło 25 lat. Ta wolna Polska nie pozwalała mówić o Katyniu. Ta wolna Polska zagrzebała naszych bohaterów, wyklętymi ich nazwała i zagrzebała ich w dołach śmierci. Ta wolna Polska nie pozwala na czczenie ich ofiar. Pomału, pomału się to dzieje, przebijamy się z tym. Ta wolna Polska oszołomami nazywa tych, którzy się domagają prawdy o Smoleńsku. Ale proszę Państwa, my tu jesteśmy. To o czymś świadczy. Dziękuję bardzo, że tu jesteście. Dziękuję panu Tadeuszowi, niezłomnemu tropicielowi prawdy, który jeździ po Polsce. Proszę Państwa, jeździ nie oczekując honorarium. My mamy maleńką puszeczkę. Proszę Grosik, na zwrot kosztów podróży. Bardzo proszę to zrobić. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, pan Tadeusz ma dzisiaj urodziny.